I będąc dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata, zdobył srebro na Igrzyskach Panamerykańskich. Start w Dubaju miał być ostatnim w tym sezonie. Amerykanin planował potem spędzić zasłużony urlop we Włoszech. Tak, to był taki miły człowiek, który umiał rozbawić nas wszystkich. Takim go zapamiętam. Sekcja zwłok wyjaśni, czy Klibank tracił. Wcześniej pojawiały się jakieś odnaki kłopotu z krążeniem, spowodowane uprawianiem pływania długodystansowego. 16 lat temu uprowadził swoją półtora roczną wówczas córkę. Z listu, który przysłał do teściowej i byłej żony, niewiele wprawdzie wynika, ale wiadomo przynajmniej, że wysłany był ze słowa. Bielacki początkowo utrzymywał, że... W kwietniu został skazany przez sąd okręgowy we Gnicy na 15 lat więzienia. Odpowiadał dzięki listowi żelaznemu w wolnej stopy. Wyrok jest prawomocny. Jednak obrońca Bielackiego domagał się kasacji, ale sąd najwyższy kilka roku. A tak zdaniem policjantów mogłoby wyglądać dzisiaj. Nie tracę nadziei, żeby jeszcze przed śmiercią jeszcze może ją zobaczyć. Zdaniem psychologów o handlu dziećmi wciąż mówimy zbyt mało. Dzieci były sprzedawane zawsze. W ubiegłym roku w Polsce stwierdzono 46 przypadków handlu ludźmi. Zakończył się Piotr Szeleper z celem, odmawiając się od posadzki po stiłkowej ścianie.